Dzień Czy dobry, mnie dzień słychać? dobry. Dzień dobry. Czy nas słychać? Jeśli jesteś po drugiej stronie, to się przywitaj, daj znać. Czy nas widać, czy nas słychać i czy jesteście podekscytowani? Już piąty dzień TDD. Siadałam do tego w poniedziałek, to nie sądziłam, że to w ogóle się uda zrobić. Ale widzę, że mnóstwo osób jest zainteresowanych tematem TDD i to mnie bardzo cieszy. O, jest Michał. Cześć, Michał. Michał, ty chyba byłeś codziennie, prawda? Mam nadzieję, że bierzesz też udział w wyzwaniu, bo jak już wiesz, jak robić TDD, to pokażesz nam teraz, jak ty robisz TDD. Bardzo jest Michał podekscytowany. Chyba to była odpowiedź na to pytanie, bo pytałam też, czy nas słychać dobrze, to może też być, że bardzo nas słychać. Mam nadzieję też, że słychać nas na równi, to znaczy, że nie słychać jednej osoby bardziej niż drugiej. To ja sprawdzam głos, czy mnie słychać. Jakby tak było, to dajcie znać, ja tu mam takie centrum dowodzenia wszechświatem i mogę tutaj podregulować pewne rzeczy. Dobrze, to zaczynamy w takim razie. Piąty dzień TDD. Dzisiaj będziemy programować w skali, także troszkę będzie inaczej. Będą piękne testy. Ja uważam, że Scala Test ma cudowne API. Zresztą zobaczycie za chwilę, bo już mamy jeden teścik napisany. Czerwony jest, także idziemy zgodnie z procesem. Dzisiaj będziemy rozwiązywać kartę Poker Hands i będziemy porównywać ze sobą dwie ręce pokerowe i będziemy sprawdzać, kto wygrał grę. Także w tym tygodniu dużo gramy. Ja pokażę może ten opis. Chyba to już widać dobrze. Tutaj na stronie codingdojo.org możecie sobie znaleźć tą kartę. I ona jest opisana, ona jest podobna właśnie do Texas Hold'em, jest opisana jako po prostu, że dajemy dwie ręce od razu. To znaczy to nie jest tak, że tak jak w Texas Hold'em, że są najpierw dwie karty, a potem reszta, tylko od razu dajemy jedną rękę i drugą rękę i porównujemy je ze sobą. I my się długo zastanawialiśmy, jak podejść do tego, tak żeby to mogło iść metodą małych kroków, bo jak wiecie, TDD tak powinno właśnie wyglądać. I doszliśmy do wniosku, że zaczniemy od po prostu ewaluacji jednej ręki i potem dopiero będziemy je ze sobą porównywać. O, jest Dorota, jest Dominik, jest Wiesław. Witajcie, bardzo się cieszę, że dołączacie. 8:30 rano, a tu wszyscy już gotowi do działania. Dobrze, to dzisiaj już mamy w pełni działające środowisko. Miejmy nadzieję, że Znaczy jest na tak dobrze. razie, nie mówimy hop, bo w pracy zdalnej wiele rzeczy się może jeszcze wysypać, ale mamy projekt skalowy, który ma teścik i te teściki się uruchamiają u mnie na środowisku. Także jest dobry start przynajmniej. I ja tutaj napisałam ten pierwszy test, który wydaje mi się takim małym, prostym krokiem. To znaczy ta implementacja, która będzie zazieleniać ten test, bo tą katę można zrobić na wiele różnych sposobów. I to można iść tak naprawdę w każdą stronę. I to jest taka strona, w którą ja dzisiaj chciałabym pójść. Mam nadzieję, że Łukasz też. No, na razie Oczywiście, nie masz proszę. wyjścia, bo musisz zazielenić ten test. I jak Dobra. widzicie, to API jest takie bardzo płynne. To znaczy, my mówimy, że poker hand should pick the highest card in. I to jest piękne, poezja po prostu. I chciałabym, żeby ta klasa poker hand miała metodkę evaluate, albo w sumie my moglibyśmy stworzyć jakiś obiekt tej klasy, nie wiem. No dobrze, niech to na razie będzie taka metoda po prostu w klasie. I ja przekazuję taką rękę do tej metody. Na razie używamy samych cyfr do 9, żeby można to było łatwo zrobić poprzez rozdzielenie po prostu tych stringów. I na razie nie bawimy się w żadne jobki, ani asy, ani inne rzeczy. I chciałabym, żeby ta klasa Poker Hand ogarnęła, że najwyższą kartą tutaj jest siódemka, bo kolory na razie nie Jest. mają znaczenia. Dobra, Łukasz. Okej. The floor is To ja yours. zaczynam z implementacją, tak? Tak, bo tutaj tak, już odpaliłam test i ten test mówi, że ja oczekuję, że będzie najwyższa karta siódemka, a jest tak naprawdę pusty string, Pusty czy string. tam. No. Okej.
No dobra, czyli takim najmniejszym krokiem to w moim wypadku będzie po prostu skopiowanie tego rezultatu i wrzucenie go do metody Evaluate. I odpalę teścik u siebie. Test jest zielony. Nie wiem, czy to widać. Ale czekaj, to ja odpalę też u siebie. Nie wiem właśnie, czy ten plugin jakby to nie, pokazuje. Nie, niestety to nie działa tak. Czemu on mi się nie odpala? Spróbuję klikiem. Ale teraz skopiowałeś ten test? Tak, tak. Zastanawiałem się. Aha, okej, okay, dobra. Dobra. Najpierw odpal, żeby to było widoczne. Bo czekaj, bo buduje się. Jasne, sorry. To jest no, projekt skalowy, także trochę się będzie budować. SBT niestety nie jest najszybszy. Znaczy to jak już się raz tam wszystko skompiluje, to powinno już być bezproblemowo. Tak, dobra. Jest zielony test. Możesz iść dalej. Dobra, to teraz następny krok. Czy chcemy kolejny krok z tą wysoką kartą, tylko powiedzmy zmienimy inną kartę na wyższą, czyli powiedzmy niech będzie tutaj zmieniłem 7 na 9, więc spodziewamy się, że będzie to 9 i pick highest. Teraz musimy tylko jakoś nazwać sensowniej te testy. Pick highest card. Okej, po prostu może tak. Potem możemy to zrefaktoryzować, albo nawet możemy usuwać testy, nie? To już mieliśmy też w tym tygodniu. Jasne. Ja sobie to odpalam, te testy, i tak, ten drugi nie przechodzi. Pewnie też to zrobię. No, tak, krzyczy na mnie, że powinno używać skrótu, ale przy tym jak użyłam skrótu, to nie zareagował, także zaraz zobaczymy. On jak go buduje znowu? Ten projekt. To dziwne. To odpalasz po prostu z idei, nie? No dobra, będziemy mieć lekkie... Nie, jakby... U mnie to jest jakby w tej chwili no bardzo szybkie. Nie? No to może też mieć związek z całym procesem jakby wysyłania tego w świat, nie? Bo rozumiem, to zawsze są tle, trochę większe lagi z tego powodu. Okej, to... A w międzyczasie przywitamy się z Robertem, bo Robert dołączył, także cześć Robert. Cześć Robert. Może ci uwierzyć na słowo, że test nie przychodzi. No dobra, dobra, to... Jest. Jest czerwony test, który mówi, że powinno być, że high card jest 9, a jest, że jest 7. No czyli muszę zrobić jakiś pierwszy krok... Czyli na przykład zrobić splita, nie? Na tej hendzie. Na tej hendzie. Będziemy dzisiaj dobrze. Na tej hendzie. Split. Trochę mam lagi. Dobra, napiszę to tak po prostu. Najpierw musimy zrobić splita na spacji, nie? Żeby rozdzielić te wszystkie karty ze sobą. Potem da się na tym zrobić... Brakuje mi tego, że on mi tego nie podpowiada za bardzo. Nie wiem, co tam no, widzisz to teraz. To jest związane z tym, że po prostu... O, to trwa po prostu 100 lat. Możesz sobie w ogóle... Aha, bo ty widzisz ten kod, który ja piszę. Widzisz, kod widzę, ale no, tylko kod. Dobra, i teraz mogę zrobić jakiegoś mapa, który to rozdzieli? Jakiegoś no, case'a? Teraz się przeiteruje teraz przez te dwuelementowe stringi. W sensie. I teraz mogę sobie zrobić... Aha, bo musiałbym to z tego najpierw zrobić listę, nie? Czyli no, najpierw jak zamienić, tak. Map to list. To teraz... To, co się stanie pod spodem, to ja będę może trochę tak opowiadał. Opowiadaj. To ten dwuznakowy string zostanie zamieniony na listę z czarów i przez to będzie łatwiej dostać się do pierwszego i do drugiego elementu.
Jak nazwiemy to pierwsze, to jest figura, a drugi to jest kolor, tak? Mhm. Dobra. Czyli dostajemy listę figury i koloru, czyli dwa elementy. I stworzymy sobie... Bo tak naprawdę potrzebujemy tylko tą figurę, nie? Tak, tą chwilę tak. I ta figura to jest string w tej chwili, znaczy char, a my potrzebujemy to przerobić na inta. Pamiętasz metodę, która to przerabia na inta? To jest integer parse int czy coś innego? Można też tak, ale możesz po prostu tak skalowo byłoby bardziej figure .toString .toint. No, okay. Ja nie jestem pewien, czy od razu tu int by nie zadziałało, ale konwersja między charem a intem to zawsze może wylądować w tych znakach ASCII i tak dalej, więc mm-hmm. na pewno sparsuje to. Okej, okay. I mamy w tej chwili... Dobra, to mamy w tej chwili tablicę intów mm-hmm. i musimy z tej tablicy intów wybrać jakiś max, nie? Tutaj? Zgadza się. Mhm. Jest taka metoda max? Powinno być. Dziwnie się tak pisze, jak ci nie podpowiada. Dobra, max. I teraz to sobie przypiszę do jakiejś zmiennej, nie? Mhm. Dobra, max. I zwrócę nie maxa, tylko stringa, który będzie mówił highest, tak? High card. High card. Mogę plusa zrobić? Tak. O. Aj, fajne to jest, podoba mi się. Dobra, odpalam testy, zobaczymy, czy to działa. A, jeszcze spację. A. Już poszło chyba, także. Nie musiałem jeszcze raz odpalić. Masz tu jakiś remont? Że tak powiem, żona coś tam działa na dole i zastanawiam się, czy będę musiał być jej pomóc, czy sobie poradzi. Spoko, w razie czego będę improwizować. Dobra. Tam chyba jest literówka i brakuje dwukropka, ale nie wiem, czy ten test ci już odpalił, czy nie. Tak, dwa testy mi nie przeszły, dokładnie tak. Tak. Nawet nie wiem, czy tego mi sam nie poprawił. High card. I spacja jest też po kardzie. Mhm. Jasne. Dobra. To jeszcze raz. Skróty mi działają, także... Tylko trochę to działa wolno jednak, także... U mnie ten podpalenie tych testów i wydaje mi się, że... Znaczy ja nie widziałem żadnych lagów. I tak, nie wiem dlaczego tu to jest spowodowane, no ale tak jak w sumie ten argument z tym, że tam się dużo dzieje jeszcze u ciebie w tle, to... Tak. Ja i tak jestem pod dużym wrażeniem, że mój komputer to dźwiga, bo jakby streamowanie naraz razem z IDE i razem z jeszcze z tym Fubitsem, który działa po sieci, no dobra, mamy zielone testy. To jest trochę obciążające dla komputerka. Dobra. To piszę następny test. Jak spojrzymy na wymagania biznesowe, to nie wiem, to teraz robimy tak, że już porównujemy dwie ręce ze sobą i tak idziemy w te strony, czy jeszcze będziemy porównywać na przykład ze sobą figury? Nie, ja bym chyba najpierw pokrył najpierw te możliwe te wszystkie właśnie układy tych kart. Okay. Ale nie wiem, czy to jest zgodne z tą katą, bo w sumie nie czytałem. Znaczy, wydaje mi się, że to jest wynik, do którego my dążymy, a to jak tam dojdziemy, to już jest nasza sprawa. Dobrze, ja bym się na razie skupił na tych układach. Dobra. To w takim razie ja bym ci sprzedała na przykład Jacka, nie? Czyli zamiast tej dziewiątki tutaj okay. Jack wiedzie i teraz the highest card, on powinien po prostu mówić, że to jest Jack, tak? Okej, to już bardzo nieładnie. No to już się gdzieś tam pewnie wysypie. Na pewno się wysypie, sobie już odpalę.
Tak, no i się wysypało na parsowaniu jacka. Ponieważ nie jest liczbą, więc nam. Czekaj, niech te testy się wysypią tutaj u mnie, żeby była podkładka, że jesteśmy w fazie red. To znaczy właśnie zakończyłam fazę red. Tak. Number format exception poszedł. Także proszę. Na jacku. Ok. Dobra, czyli wiemy, że nasze figury będą nie tylko jakby intami zakodowanymi jako string, więc po prostu spróbujemy dodać kilka przypadków. W sensie jakby opisać te przypadki, czyli możemy mieć jakąkolwiek tutaj figurę i kolor i to jest teraz ok, tylko sobie myślę, jak to ładnie zrobić. Dobra, to możemy dodać przypadek po prostu wyżej, że spodziewamy się, że jeśli wystąpił, a to będzie czar, czyli jeśli mieliśmy tutaj jacka i kolor nas na razie nie interesuje, to możemy mu od razu przypisać tam kolejną jakąś cyferkę i jemu przypiszemy pewnie 11. Dla dziesiątki będzie 10. Będziemy mieć... A, dobra, to może w sumie się rozpędziłem. Rozpędziłeś się trochę, no. Dobra. Więc w sumie to... No, tylko mamy teraz problem, bo jeszcze musimy odwrócić potem tą operację. To, że sobie wybierzemy... No dobra, to musimy trochę tutaj zmienić. To ja bym chciał mieć coś na wzór tej wartości i jednak tej pierwotnej, jak powiedzieć, tekstowego tego opisu, czyli tutaj tego jacka. Więc zamiast zwracać tylko i wyłącznie inta, ja sobie zwrócę inta i tą figurę, czyli parę, tak żebym mógł posortować po tym jakby incie, żeby dostać maksa, ale żebym mógł sobie potem jakby dostać się do tej stringowej reprezentacji. Czyli teraz jak sobie tutaj klikniemy i powiemy, żeby nam jakby skala powiedziała, jaki jest typ zwracany, to widzimy, że tu jest int i char. Możemy sobie nawet to rozpisać w taki sposób, że w sumie teraz nas nie interesuje tylko ten znak zwracany. Jakby tutaj, nie więc to tutaj na końcu. Wyżej zapisałem. Tak, bo to pierwsze, dla tych, którzy nie znają skali, to pierwsze to jest wild card, nie? Czyli akurat tak się złożyło, że gramy w karty, ale to jest po prostu coś, co nie ma znaczenia. My nie musimy tego nazywać, bo tego tak później już nie używamy. Dokładnie, ja bym tu mógł przypisać sobie jakiś tam indeks, ale idea będzie świeciła nawet, że tutaj na szaro, że jest to nieużywane, więc tu mogę ten element usunąć. To jeszcze odpalę testy. Testy przychodzą i tutaj posprzątam trochę. Dobra. To ja też odpalę testy, niech one tam zaczną już się budować. Okej. To tutaj jest ten jeszcze jeden przypadek, kiedy mamy tutaj ten kolor nieużywany. Nie wiem, czy tutaj już iść z tym tematem, czy czekać na testy. Że kolor jest nieużywany. Tak, więc możemy również go zastąpić. Też możesz dać wildcardem. I w sumie tutaj możemy tego jednego jakby mapa się pozbyć i możemy powiedzieć, że tutaj mamy tego karda i na przykład tutaj na tym kardzie zrobić to list i match. No nie wiem, czy to jest lepsze, czy nie. Jakby to będzie to samo, tylko jakby w jednym przejściu. No i nie wiem, czy iść dalej. Okej. Powiedzmy, że to jest chyba koniec na razie tego sprzątania tutaj, tego refaktoringu. Dobra. Ja mam zielone testy, także można zepsuć następne. Okej, to cóż teraz? Teraz myślę, że może spróbujemy z jakąś jedną parą. Myślę, że
Should pick. Ale czekaj, czekaj, bo jest jeszcze jeden scenariusz, o którym myślę teraz. Okej. Bo my rozdzielamy inta ze stringiem. I teraz pytanie, czy to zadziała, jeśli będziemy mieć dziesiątkę? Dziesiątka jest reprezentowana jako T. Aha, nie, nie będzie. Okay, a, nie będzie? A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, czyli nie mamy dyszki. Nie, no, masz rację. Okej, okay, zapomniałem o tych wszystkich. Zacząłem pisać ten kod, a potem usunąłem go, bo to nie był najmniejszy krok, więc okej. Okay. Jasno, musimy pokryć jeszcze dla dziesiątki, damy, króla, jasa. No, i chyba na to wszystko najpierw musimy mieć testy, nie? Bo tak, tak jest. Zgodzi ja ze sztuką. Napisałem właśnie test na dziesiątkę i on się u mnie wywala również z tego samego powodu, co poprzedni, czyli number format exception dla wyjściowego stringa T, więc myślę, że oddaję kontrolę. Dobra. To ja zrobię... No moment, bo odpalają się te testy. Okej, okej. Także jestem zblokowana. To jest w ogóle bardzo ciekawe doświadczenie. Taki pair programming zdalny. Zastanawiam się, jak robią to firmy, które robią to na co dzień. Ale może jeśli się tego nie streamuje, to to działa dużo szybciej. Bo wiem, że znam takie zespoły, które robią na co dzień zdalny pair programming. Nie wiem, jak ten Flubit się zachowuje, ale ja korzystałem tak do takiego zdalnego pair programingu z Visual Studio Code i tam jest plugin Live Share i w sumie nawet Live Audio, także nawet nie trzeba jakiegoś zewnętrznego od razu zewnętrznej aplikacji do tego, żeby się słyszeć, to super działa. Mi się wydaje, że dużo lepiej i tam jakby nie ma też tego w przypadku jak tutaj, że musisz jakby swoje repozytorium oddać gdzieś. Tak, publicznie, no innemu, właśnie. Tak? No tylko jest jeden minus, że nie masz skrótów tych, do których jesteś przyzwyczajony w IntelliJ-u, tak, nie? Tak, tak. No, ja tam zainstalowałem sobie jakiś plugin ze skrótami IntelliJ-owymi, ale nie wszystkie działają. Więc tak, wiadomo, kwestia do przeżycia, jak chce się chwilę. Pytanie też, ile znasz tych skrótów tak naprawdę, nie? Zgadza się. I ile z nich używasz. Ja tutaj w międzyczasie dopisałam implementację i odpaliłam test, bo dla dyszki po prostu zrobiłam to samo, co robimy dla Jacka. Super. Wydaje mi się, że przy trzeciej próbie można by się pokusić o jakiś refactoring i wyciągnąć to do jakiejś struktury. Nie wiem, ale zostawię ci to, bo jest zielony test. Co prawda tylko ten ostatni, ale pójdźmy dalej, bo te testy się odpalają 100 lat. Dobra, czyli następna jest dama, tak? Queen. W zasadzie jest królowa, nie? Ale... Mówimy po naszemu. Po naszemu, dokładnie. Dzwonki. Dzwonki te. Wina. I wina. Dzisiaj sobie właśnie rano przypominaliśmy, jak się nazywają kolory w kartach. No i właśnie zastanawiam się, jakie najdziwniejsze nazwy znacie. Bo dla mnie najdziwniejsze chyba jest wino. I na trefle się mówiło też żołędzie. Nie wiem dlaczego. Tak jest. Dobra. Oj. Tak, zrobiłem błąd w implementacji. Nie wiem, czy to widać. Odpaliłem test i ładnie się zaświecił na... Po prostu się odpala test dalej. Ale on się, nie wiem z którego powodu się sypnie, bo nie wiem w którym momencie on chwycił ten kod do testów, tak, nie? Może być problem. Może być, że już teraz przejdzie, bo w sumie to już to poprawiłem. W sensie zmiana nie, była bardzo prosta. Na szczęście nie przeszedł. Ale właśnie, w dobrym momencie się wysypał, bo powiedział, że the high card powinno być Q, a jest J, czyli dokładnie ten moment, w którym ty to też złapałeś. Tak. To znaczy, że... Skopiowałem i zmieniłem po stronie pattern matchingu, po lewej stronie dopasowanie, ale już nie zmieniłem po prawej. No. Także już poprawione. Dobra, czy robisz jakiś refactoring teraz? Właśnie myślę. Nad tym pewnie wypadałoby coś tutaj zrobić. Możemy sobie
może stworzyć jakąś strukturę pomocniczą, jak wcześniej wspomniałaś, może jakąś mapę po prostu z tymi czarami na te, powiedzmy, indeksy, tak żeby dało się to sortować. Tutaj Krzysiek mówi, żeby zrobić po prostu listę i pobierać indeks figury. Listę figur. Tak, no to jest też jakiś pomysł. Tylko czy ta lista wtedy powinna zawierać wszystkie te znaki od dwójki do tam asa? No wtedy to by musiało być, to by musiała być lista stringów, nie? No ale to i tak traktujemy je jako stringi, więc w sumie to mogłoby tak być. Możemy też stworzyć jakąś strukturę figury, nie? Tak, możemy to zrobić tak już trochę... Krzysiek się pyta, czy są jakieś parametry do SBT, żeby się bujało szybciej. Znaczy, no nie wiem. Mi te testy no, na przykład też przechodzą bardzo szybko w samym IntelliJ-u. Przy tym Flubicie jest jakiś narzut po prostu. No, no SBT zwykle działa szybko. W sensie, ja wiem, że są te takie legendy krążące, że jest bardzo wolno i tak dalej, ale no tutaj nie ma żadnych implicitów, jakichś tam bardzo skomplikowanych rzeczy dla kompilatora, więc to naprawdę powinno działać szybko, tak out of the box. Same testy, no to się odpalają, gdzieś tutaj mam jakąś informację o 48 milisekundach, u mnie naprawdę to jakby nie ma jakiejś kompilacji przed odpaleniem testu, więc to jest praktycznie na kliku działa. Okej, okay. Tak. To teraz zastanówmy się, jak to zrefaktorować i w którą stronę chcemy pójść, bo możemy sobie po prostu zbudować prostą mapę, no powiedzmy tych kart powyżej dziewiątki, albo możemy zrobić rzeczywiście na przykład listę wszystkich kart z trzech figur i opisać je jako tam listę tych dwójka, tam trójka aż do tego i używać ich indeksów. I wtedy jak będziemy w tym miejscu, gdzie mamy tutaj figurę, to po prostu będziemy szukać takiej figury na tej liście i będziemy mieć też jej indeks. No i to da nam też w jakiś sposób posortowane te karty. No, więc ja mogę je tutaj zapisać. No zróbmy tak. Nie wiem, czy to chwilę potrwa. Nie mamy lepszego pomysłu, jak to... Tak myślę sobie, że powinniśmy mieć testy na wszystko, ale jeśli nie, dodamy to ja do tych dojdę, kart jakąś dojdę dwójkę... Do tych kart, no, które tylko w tej chwili mamy otestowane, czyli... Dobra. Zmienię tak, żeby nie było za dużo, ok, czyli brakuje jeszcze kilku. I mamy... Możemy je zrobić to i tak, zachować taką metodę zip with index, która nam tutaj dla informacji to widać bez tego, jak ja piszę, to idea mi w tym pop-upie pokazuje, co tutaj się dzieje, ale tak, żeby to było bardziej czytelne. Tak. No. Okej, okay, i teraz możemy ten case jeden po prostu tylko użyć i mamy tą figurę i teraz to, co potrzebujemy, to na właściwie to tak, możemy to jeszcze inaczej zrobić, zip with index i tu map, to będzie po prostu łatwiej. Czyli zamieniamy to po prostu na mapę, w której kluczem jest czar, a wartością jest int i teraz możemy po prostu powiedzieć, żeby z tych figur... I teraz tak, użyjemy takiej niebezpiecznej metody. Robi się ciekawie, no. Czekaj, robi się ciekawie, ale to i tak chyba... Dobra, czyli mamy indeks, no i znowu musimy zwrócić tą parę, nie? Bo... Tak jak wcześniej, żeby to... Figures, od figure i figure. No. No dobra. To nie jest czas na refaktoryzację. Możemy to nazwać indeks na przykład, albo figure index, ale to za chwilę. Chociaż nie, bo to jest figure. No to jest właśnie, jakby można powiedzieć, że nie, no indeksy figur, bo to jest mapa
figura do jej indeksu, czy tam priorytetu, tak jak my uważamy jej siłę. Dobra. Ale no, dobra, to ja tylko zmienię to na features. Może dobra, indeks, czy mam już coś takiego testy? I wydaje mi się, u mnie testy przychodzą. Dobra, to odpalam. Muszę. Dobra, i czekam. Jak przejdą, to dodam kolejny. Dobra, muszę się trochę przesunąć tutaj. Czy ty tam, Ola, widzisz, czy są jakieś pytania? Czy, bo widzę, tak się zastanawiam, widzę. Na razie wszyscy chyba czytają. Nie, wiesz co, co chwilę ktoś tam podrzuca jakieś pomysły albo pytania. Okay. Ale myślę, że trawienie skali jest jednak troszkę bardziej czasochłonne, wiesz? Wydaje mi się, to, że to jeśli... jest piąty dzień, także ja czuję na przykład zmęczenie materiału, także myślę, że słuchacze też. Widzowie. Jasne. Jasne. Szczególnie, że jeśli ktoś pisze i nie wyświetla się to, co idea podpowiada, to na pewno utrudnia, ponieważ ta idea tak, przy każdym tak, naciśnięciu tak. tej command spacji jednak widzisz, jaki jest typ obecnej kolekcji, na której pracujesz i co ona tam zwraca i tak dalej. Mhm. Nie wiem, czy... Dobra, przeszły testy. Nie chciałam ci wchodzić w słowo. Napisz może jeszcze jakieś testy dla Jasne. Innych figur, nie? Oczywiście, no to jeszcze został król i... I as. As, tak, ale najpierw... Oj, sorry. Król, dobra, czyli dopisałem testy. Mhm. U mnie się wywalił. Z tego Fantastycznie. Samego powodu, co... Znaczy z innego powodu... Ponieważ zmieniła się nam struktura, to jak odpalisz, to teraz będzie, że null such element exception został wyrzucony, ponieważ w tej mapie... Tak, bo on szuka w tej mapie takiej wartości. Króla. Ja tylko taką dygresję, że tak powiem. Tutaj mówiłem, że używamy tej niebezpiecznej metody, ponieważ normalnie powinniśmy użyć get i on tutaj zamiast zwróci nam tak zwany option not int, czyli właśnie pokrywa ten przypadek, w którym w mapie nie istniał element dla tego klucza. Ale zakładamy, że nasze dane tam, jakby te figury wejściowe są skończone tak, zbiorem, więc nie musimy się tym przejmować. Nie tak, ogólnie to jest dobra droga, jeśli rozwiązuje się te katy proste, przynajmniej na początku, jeśli się zaczyna z TDD, żeby nie wchodzić w walidację inputu, bo tam można po prostu zostać na zawsze, bo okazuje się, że jest tyle scenariuszy, zwłaszcza jeśli ktoś ma takie testerskie jakieś umiejętności dobre, to może się okazać, że tyle jest scenariuszy do pokrycia, jeśli chodzi o samą walidację inputu, że nic nie zrobimy tak naprawdę, jeśli chodzi o inne dokładnie. Rzeczy. Dobrze, ten test się wysypał właśnie dokładnie. No such element exception, więc ja po prostu zrobię tutaj najprostszą możliwą rzecz, czyli dodam króla. Super. I to się nawet skompilowało i to jest fajne tutaj w tym, co zrobiliśmy, odpalam, że to jest mapa. Proszę? Ja już odpaliłem i mówię, że przechodzi. Dobra, jesteś po prostu o krok takim posłańcem tutaj, jeśli chodzi o okay. dobre i złe informacje. Bardzo fajne jest to, że stworzyliśmy tą mapę, dlatego że to, zauważcie, że to się dwa razy nie powtarza. Nie? I tak jak wcześniej były te błędy związane z copy-paste'em, czyli że na przykład można było skopiować waleta jako dychę, ale nie zmienić tej literki, która jest zwracana, to teraz już nie ma takiej opcji, nie? Że wystarczy to zmienić w jednym miejscu, czyli jest dość uniwersalne. Okay. Dobra, przeszły wszystkie testy. Ja tu na razie nie widzę pola do popisu, jeśli chodzi o musimy pokryć jeszcze ten jeden przypadek, więc... Tak, więc dodaję asa. As bierze raz, także tutaj... Tutaj z kolei mamy w trzech miejscach w testach. Ale te refaktoryzacje testów jeszcze możemy sobie kiedyś też przeprowadzić. Okej. Okay. Odpaliłem, wywaliło się z tego samego powodu, co poprzednio. Także, żeby może trochę przyspieszyć, to po prostu dodamy tego asa tam na górze do tej mapy i to już będą wszystkie te figury? Tak, tak, figury będą wszystkie. Teraz będziemy mogli zacząć z parą. Dobrze. Dobra, czy mogę zacząć pisać kolejny test? Tak. Super. Shoot
Speak per. Per of i może, może być para asów, dlaczego nie? Dobra, czyli zmieniamy tylko jaki tam w tym w opisie tej katy po prostu per powinniśmy się spodziewać, czy co? Czekaj. Bardziej rozwlekły opis. Wiesz co, w tych przykładach tutaj tego nie ma. Jest tylko high card, full house. Ale na przykład jak jest full house to jest 4 over 2. Więc może dajmy pair of i tutaj ace. Okej. Czyli pair of i ten dwukropek i figura, tak? Mhm. Mhm, dobra, to test napisałem. Dobra, jak odpalę. Tam jeszcze wrócę do tego, do tej dokumentacji, bo tam jest napisane, że to powinno być wypisane jako ACE, czyli AC. Ja bym... No, zostajmy na razie. Została na razie przy tych pojedynczych literach, bo to jest tak naprawdę, to są operacje na stringach i kwestia struktury danych, nie? Więc wydaje mi się, że ta logika biznesowa związana z porównywaniem tego jest dużo ciekawsza. Tak, zdecydowanie. Pół godziny nam zeszło, więc może zaczniemy grać. Ewentualnie na koniec możemy to dodać, bo to w sumie tak, nie powinno być nic trudnego, a wydaje mi się, że ciekawsza jest rzeczywiście ta logika dotycząca liczenia i określania tych. Dobra, testy się wysypały. A mój komputer mieli to, przetwarza tą informację, także Błąd będzie taki, że dostaliśmy wysoką kartę A. Wysoką kartę ASO zamiast pary. Tak, już to mam też. Wyniki. Czyli musimy zacząć to jakoś grupować, te karty, je liczyć. Tak. Zamiast wybierać tego maksa. Czyli na którym to etapie się powinno dziać? Mamy karty i tutaj jesteśmy w liście, to tu możemy chyba jakoś operować na tych wartościach. Czyli tu możemy zrobić jakiś grup? Nie, tu nie możemy. Tu nie, jedną linijkę niżej, bo tu jest jeszcze... Aha, tak, bo nawiasy pomieszałam. Tu możemy pogrupować. Powinniśmy pogrupować na przykład pewnie po tych figurach. Nie? No bo tak jak układamy karty, jak gramy albo graliśmy, to raczej układamy od najbardziej licznej karty i najwyższej. Nie? Tak. Czyli pewnie tak bym jakoś się próbował pogrupować. Nie? Czyli po figurze, czyli po tym incie, który jest pierwszy. Czyli po pierwszym, ten, tak. Bo tu mamy krotki teraz, prawda? Więc, tak, dokładnie. Po pierwsze to jest figura, a drugi to jest kolor, czyli my po figurze. Nie, pierwszy jest indeks. Teraz patrzę. Pierwszy jest indeks, bo my wyciągamy z tej mapy inta. Aha, racja, pewnie... bo to się zmieniliśmy tą strukturę. Dobra, czyli to będzie dwójka. I teraz co? Robimy jakiegoś... Teraz fajnie byłoby wiedzieć, co jest zwracane z tego, bo już pewnie nasza struktura się tam bardziej skomplikowała, bo teraz to już jest pewnie jak group by zwraca mapę. Więc to trzeba trochę może gdzieś rozdzielić na jakieś mniejsze kawałki. Przynajmniej ja jak patrzę na to, jak się kod edytuje, to już mi ciężko jest... Nie wiedząc, jaka jest to struktura, nie? To co, wyciągnąć to... No, ja bym ten kawałek od początku do tego group by gdzieś przypisał do czegoś i nawet tam poprosił ideę, żeby ten typ pokazał, jak jest. To będzie nam łatwiej myśleć o tym. I tutaj to value... To jest mapa... czaru i tablicy int od czar. Tak, trochę się już robi taki, że tak powiem, mały bałagan.
No ale tak to wygląda, że ten groupby po prostu grupuje po tym jakby polu, które przekażemy do tej funkcji, a i zwraca i jakby to, tego pola, tej wartości używa jako klucz, a po prostu do, jako wartość wkłada listę tych elementów, które miały taką, jakby pasują do tego klucza. Dlatego mamy tutaj ten array tych krotek, ponieważ na krotkach operowaliśmy. Czyli teraz musimy zgrupować, znaczy policzyć, ile jest. No teraz mamy już pogrupowane, więc fajnie byłoby znaleźć jakby takiego, jak to powiedzieć, maksa, nie? Czyli która, albo właściwie posortować to po ilości wystąpień. Bo teraz mamy tak, wiemy tak, na przykład, że w tej mapie pewnie będziemy mieć, że ten as i będą dwa elementy przypisane do tego asa, nie? Nas interesuje tak właściwie liczność. Tak. A mamy na te value możemy zrobić sorta? Nie możemy. Nie, musimy to zamienić na listę, żeby sortować. Okej, okay, mogę to zrobić jakiś tu list po prostu. Tak, tak możesz. Jak mi się podpowie w końcu. Dobra. I teraz. Aha, on mi teraz powinien krzyczeć, że to nie jest ten typ. Tak, tak. Już u mnie zaznaczył. Coś tam, że mamy listę. To ja, ponieważ on to wolno odświeża, to ja to po prostu zrobię jeszcze raz. To znaczy dam adnotację typu i teraz ja mam w ogóle sequence. No on tak czasem po prostu sequence jest jakby wyżej w hierarchii. Dobra. Czy i teraz już mogę zrobić sorta. Tak. Sort by. I teraz muszę posortować po... Nie pamiętam. Może wcześniej możemy chyba jeszcze zmapować to, tą drugą część tej krotki i po prostu wziąć z niej tylko size'a, bo to nas chyba tylko interesuje. Czyli jaka figura i ile razy występowała. I czyli potem po tym group by robimy mapa. Dobra. I bierzemy tylko drugą część. Drugą część i potrzebujemy size z niej tylko tak naprawdę. No racja. No teraz będziemy mieć jakby już taką strukturę, w której kluczem będzie, czy tam na pierwszym miejscu będzie figura, a na drugim jak często występowała. Dobra, ale teraz mamy listę intów. Tak, bo jakby zapomnieliśmy o tym, no po prostu wzięliśmy krotkę i zmapowaliśmy jej drugi element, jakby nie zwracając krotki, więc tutaj musimy to jakoś tak zapisać, że wiemy, jakąś że wchodzi... Lambda, nie? Czy, może być lambda. To potem możemy w fazie tego refaktoringu. Jakby nie wiem, czy mogę coś pisać. Dobra, możesz. To możemy po prostu powiedzieć, że tutaj wchodzi ta krotka i my chcemy z tej krotki wziąć, nadal zachować jakby pierwszy element. Czyli możemy tak to zapisać. I teraz będzie zwracanym elementem, tutaj będzie lista, w której pierwszy znak jest czarek, a drugi jest intem. Albo po prostu z przecinkiem. To są dwa syntaksy jakby do zapisywania krotek. Można je zapisać owijając po prostu w nawiasy i dając przecinek między kolejnymi elementami, albo ze strzałką. To czekaj, Łukasz, bo ja bym tutaj zrobiła taką dygresję w postaci wypisania tego w komentarzu, nie? Co my zrobiliśmy tutaj. Że to, co powstanie, to jest lista char int, czyli dokładnie to, co mamy na... tak jak... znaczy podobnie jak mamy na wejściu, czyli na przykład, że jest piątka... czwórkę akurat napisałam. Myślę jedno, mówię drugie. I to jest na... To jest jedynka, bo występuje raz. A as? Występuje dwa razy. Występuje dwa razy, tak? Coś tam się przesunęło. Dobra, a as występuje dwa razy. I teraz mamy taką mapę de facto, nie?
To jest co prawda lista, ale to jest mapowanie. Dobra. No, ale to mniej więcej już jest blisko tego, jak normalnie grając człowiek te karty układa sobie tam. Dokładnie. Powinno tak, być na ręce, nie? I teraz value. To value to się bardzo źle nazywa. Teraz możemy posortować w końcu. Tak, teraz możemy posortować. No i chcemy po tym drugim elemencie, sortować po tej liczności jakby. Po drugim. I on normalnie to losuje... Tak. Od największej do najmniejszej, nie? Od najmniejszej do największej. Od najmniejszej do największej, czyli musimy wziąć ostatni. Niestety. Tak, albo możemy po prostu powiedzieć, że chcemy odwrotnie przekazać ordering. Bo normalnie teraz, to nie wiem, czy też taka dygresja... kurczę. Dlaczego? Czy u ciebie też to widać jako komentarz, to value? Widać jako nieużywany kawałek kodu, pewnie do tego jest szary. Ale okay, nie ma tutaj komentarza. Teraz zastanawiam się, czy jak się wejdzie do środka to tej metody, bo tak chciałem pokazać sygnaturę tego sort, ale okej. Okay, to ja mogę pokazać. Tak. Czekaj, bo... To tam widać, że są jakby, jest ta funkcja i jest jeszcze jakby jedna lista argumentów, która się tam nazywa ordering od B. I normalnie dla takich podstawowych typów te orderingi są zdefiniowane, jak na przykład dla inta. I gdybyśmy chcieli posortować ją od najmniejszej do największej, to rzeczywiście sort by by wystarczył i jakby i przekazanie tej funkcji, ale jeśli chcemy zrobić to odwrotnie, to ja nie wiem, czy jest jakiś lepszy sposób, ale po prostu możemy ten ordering tutaj przekazać i powiedzieć, że chcemy ordering dla... czyli musimy chyba tak... Sorry. Dla inta i powiedzieć, że chcemy go w odwrotnym tym. I teraz posortuję jakby odwrotnie. Nie wiem, czy to się... I teraz musimy z tego wybrać maksa. I wziąć czara. Tak. Czyli... Jak już mamy tą wartość... Właściwie teraz nie ma... Znaczy tak, maksa na pewno, tylko teraz musimy jeszcze sprawdzić, jak często on występował, nie? Bo jeśli występował raz, to znaczy, że tak, mamy... Tak. Najwyższą kartę. Tak. I co? I tutaj też jakiegoś case'a tutaj musimy zrobić, tak? No to jest nadal ta lista tych czar do intów, tylko już posortowana, nie? Tak. Tylko, że to jest inna lista czar do int, nie? Bo to nie jest już... Tak. To wszystko jest niemutowalne, więc każda taka operacja tworzy nową listę, nie? Dobra, jak to nazwać? Co to mamy w tej chwili? To jest posortowana... Ja bym, nie wiem, czy bym... Okej, no możemy tutaj, chociaż myślałem, zastanawiałem się przez chwilę, czy tego sorta nie dodać do tego poprzedniego ciągu tych wywołań i po prostu nazwać to coś tam card occurrence albo coś takiego. Okej. Okay. Będziemy mieć już to posortowane i no i tak zakładamy, czy tam to posortowane... Tam. Dobra, to spróbuję to zinlinować. Wow! Czy idea sobie poradziła? Chyba nie. Dobra. Idei do skali jest takie sobie, więc dobra, bym to po prostu przeniósł od tej kropki sort. Od kropka sort, no. I na górę. Czekaj, bo value jest... Po liście? Tutaj, nie? Tutaj poniżej. I to nadal jest ten sam typ. Tylko, że to już jest sorted. To ja... Już sortowany. Tak. Zaraz zmienię temu nazwę. Mhm. I to jest wtedy tak, że ta lista wygląda w ten sposób. Że jest najpierw as, a potem piątka, tak? Tak. I ten, no, tam oczywiście też inne, ale ogólnie są posortowane według częstotliwości występowania. Zgadza się. No dobra, to jak mamy to, to musimy sprawdzić, czy pierwsza, czy pierwszy element jest jedynką, czy dwójką, nie? Tak, czyli możemy po prostu... Jakiegoś mapa? Czy... Nie, jak chcemy to pierwszy element, to chyba head po prostu. Aha, bo no tak. Myślałam o tym, żeby porównać pierwszy. Znaczy tak, dobra. To ja tutaj tylko i tutaj mapa.
I tutaj bierzemy... Tutaj zrobimy jakiegoś case'a. Ale tu w tej chwili mamy krotkę, więc tutaj już mamy dostęp do elementu albo pierwszego, do tego znaku, albo do ilości wystąpień. Więc tutaj chyba podkreśnik 2 wystarczy. Tak, ale chodzi mi o to, że jeśli jest najwyższa karta, to inaczej się zachowujemy niż w przypadku pary, więc jeśli jeszcze musimy sprawdzić, czy to jest dwójka, czy jedynka, nie? No tak, ale żeby to sprawdzić, musimy mieć, jakby dojść do tej ilości wystąpień. Nie? Tak, ale chodzi... Ale... Będzie to jest lista, head daje nam pierwszy element, czyli dostajemy tutaj krotkę, więc żeby dostać ilość wystąpień, to musimy wziąć chyba kropka, tam podkreśnik 2. Tak, ale wtedy stracimy informację o karcie. Nie? A no, my musimy zwrócić kartę. Zgadza się. Tak? Czyli pierwsze to jest figure, a drugie to jest occurrences. To jest 2R, nie? Tak. Dobra. I teraz... jakiegoś ifa tutaj mogę w sumie walnąć. If occurrences... No. Tutaj aha, nie zadziała. On teraz nie będzie ci chyba wykrywał Ola, bo nie ma po prostu map na krotce. To dlatego. Ach. Okay. Ale możesz to przypisać do czegoś takiego, jak właśnie jest to zrobione. Ja tutaj zacznę pisać. Mhm. Możesz zrobić tak, że... Teraz po prostu if occurrences to coś tam... A, czyli tak po prostu chcesz... No dobra. No dobra. If occurrences równe 2. Znaczy najpierw zrobię równe 1. I tutaj returna nie muszę już. Nie trzeba. Na całe szczęście. A my mamy max... Max czara, czy to straciliśmy gdzieś w ferworze tej walki? To figur to będzie ten max czara. No ale czy on jest, on jest posortowany wedle... On jest posortowany. Wzięliśmy pierwszy posortowany. Według ilości wystąpień? Tak. A nie według wysokości karty? Tak. Ha. Tak. Będziemy mieć... No ale to dopisz, to pewnie wyjdzie. Dobra. Teraz moment, w którym przejdzie ten test na parę, ale możliwe, że się wywali jakiś test na wszystkie na najwyższą inne, kartę. Że się wywalą. Dobra, to jak jest 2, to zwracamy pair off. Spacja, dwukropek spacja. I tutaj figure. A w pozostałych przypadkach tego. To wybieramy maksa. No ciekawe, bo to w zasadzie ma szansę zadziałać nawet. Dobra. Trochę długa to była ta iteracja. Zobaczmy. Tak, ta iteracja jest bardzo długa, bo po prostu nagle się robi... No dużo trzeba było zmienić w tej strukturze, którą mieliśmy do reprezentowania tych kart, prawda? Jest dużo pracy. Więc może zrobimy tak, że jak chcieli wprowadzać obiekty, wywalam, to byłoby jeszcze dłużej, nie? Tutaj w międzyczasie dołączył Daniel, który mówi do nas elo. Także elo, elo Daniel. Ciekawa jestem, czy to zadziała, bo to w value w tej chwili to jest dalej lista czarna int, tylko że ten int to już nie jest karta, nie? Nie, to jest occurrence. Więc trzeba będzie stworzyć nową strukturę, tak, przypisać ją do jakiejś zmiennej i wykorzystać ją dwa razy. To może jak po prostu odpalisz te testy i zobaczymy, czy tam nie przechodzi, to może ja będę tutaj, jakby zaburzymy trochę, ale żebym tak nie siedział bezczynnie, to może ja będę... Wiem, że źle się czujesz teraz. No, w zasadzie, czekaj, bo nie przeszło nic. Tak. Wiesz co, bo... bo ja tego nie widzę. Tutaj potrzebny jest if else, nie? Bo w skali zawsze zwracamy... jakby w tej chwili ten if nic nie robi.
bo to jest, nie jest, nie ma żadnego returna jak w Javie, to po prostu jest wyrażenie, więc jak tego nie przypisaliśmy do czegoś, to znaczy, no to nie, tutaj po prostu potrzebujemy if else'a i dopisać tą część. Czyli to wszystko inne, co się dzieje, powinno być w else'ie. Tak. To po prostu jest jako no, ostatnie wyrażenie z wyrażeniem zwracanym, nie? Więc jakby... Racja. Ja teraz mam wystarczy... Brakuje coś chyba domknięcia jednego. Jasne. Zadziałało teraz... mi przenoszenie. Teraz ale dalej... Dostarczy. A nie, już nie jest jako nieużywany. Dobra. Okay, dobra. Przed chwilą teraz był jako nieużywany nie kawałek kodu. Faktycznie nie zwróciłem na to uwagi, że on się zaszarżył. Dobra. U mnie przyszedł, para przeszła, nic innego nie przeszło. To wynika z tego, że bierzemy tak, inta, tak, tak, który jest ilością wystąpień, a nie inta, który jest kartą, nie? Jasne. Dobra. To bym trzeba tutaj ten trochę to może jakoś bardziej posprzątać, więc spróbujemy. Czekaj chwilkę, bo już testy się aha odpalają, żeby to było jasne, że ten test na parę przeszedł jednak. Tak, jest w ogóle taka fajna sytuacja, że mamy jeden zielony test i wszystkie inne czerwone. Tak jest. No to właśnie wynika z tego, że jakby źle sortujemy, nie? Jakby jedno jakąś nadzieją mogłoby być to... No dobra, nie, to trzeba to po prostu poprawić. Nie ma co kombinować. Wiemy, gdzie jest problem, więc poprawiamy. Ja wywaliłam testy, teraz twoja kolej. Dobra, spoko. Powinniśmy, znaczy pomysł mój na to jest taki, żeby posortować to nie tylko po tym jednym elemencie, tylko jakby ja bym chciał to posortować najpierw po ilości wystąpień i to już mamy, ale jakby drugim elementem sortowania będzie ta karta i jakby jej ten indeks nazwijmy, tak? Czyli chciałbym, żeby jeśli mam dwójkę, czy tam parę króli, parę dwójek, to żeby najpierw była para króli i jakby jeśli tak posortujemy, to w momencie, kiedy weźmiemy pierwszy element z tej listy i on będzie występował dwa razy, to okej, będziemy mieć najwyższą parę i to nas interesuje, ale w momencie, kiedy będzie to ten przypadek najwyższej karty, to wystarczy, że wtedy po prostu weźmiemy tę figurę, bo ona też będzie już ta najwyższa. Nie? Tak, czyli będziemy mieć taką sytuację, że jeśli tu będzie as i on będzie występował jeden raz, to i tak będzie pierwszy. Tak, i to byśmy chcieli osiągnąć. Jakby taki jest pomysł na to rozwiązanie. I teraz potrzebujemy po prostu trochę więcej informacji, więc może ja bym sobie tutaj zrobił taką szybką jakąś klasę jak kart, która zastąpi nam trochę te kropki i tak dalej. Bo to się trochę, te podkreśniki się trochę źle to czyta, się robi pewnie nieczytelne. No. Tak, więc zróbmy tak, że dla naszych potrzeb wystarczy tylko, że nasza karta będzie miała figurę i ten swój indeks, który tam będzie. Musimy jakieś lepszą nazwę wymyślić, może priorytet albo coś takiego. Więc możemy sobie tutaj zwrócić tą kartę i tylko zamienić miejscami. Nie? I tu już będziemy mieć taki ładniejszy, jakby to powiedzieć, ten elemencik, nie? Także tutaj już pierwsze ten podkreśnik nam wypadnie i teraz możemy powiedzieć, że chcemy pogrupować po prostu po figurze. Co już jest, wygląda ładniej. Tak, zdecydowanie lepiej. Ja bym ten indeks nazywała power, bo to jest siła karty, ale to możemy później. No, nie, to już teraz. Ja mi się wydaje, że jest to dobry pomysł. Okej, dobra, to jakiś dziwny znak. Coś, jakiś... Tak, już. Ten. Dobra. Jak się nazywa ten znak? To jest ten prawniczy taki paragraf. Nie? Ja się boję takich znaków. Dobra. Ten znak to tutaj kłopoty. Jest, no. Dokładnie. Tutaj już jesteśmy blisko. Dobra. I teraz mamy znak i mamy występowanie. Dobra, my potrzebujemy jeszcze... Myślę sobie jeszcze chwilkę, dobra, okej, trochę. Tutaj jest ten zapis, jest taki dość
rozwlekły jest taka metoda, która się nazywa w tej najnowszej skali, którą używamy, jest group my, jest na przykład group map, że można od razu mapować elementy, albo jeszcze je nawet tam jakoś redukować, więc zaraz może to spróbujemy przepisać, bo co tu mamy? Tu mamy krotkę, w której mamy tego czara i kartę. Dobra, bo ja bym chciał jeszcze taką coś jakby tu teraz zrobić. Okej, dobra. To jeśli to jest nasza, to ja to jeszcze inaczej rozpiszę, bo to możemy zrobić z tym case'em i to wtedy będzie trochę... To jest figura, która jest czarem i lista tych jakby array cards, które miały tego czara, nie? Mhm. Więc to, co my byśmy chcieli zwrócić, to chcielibyśmy, żeby już to sortowanie później było takie, jak chcemy, to zwróćmy tak. Najpierw ilość powtórzeń. Prawda? I ilość powtórzeń, a potem byśmy chcieli to posortować po figurze. Pomocy tej karty, nie? Wiemy, że te karty, no tutaj jest, dobra, zróbmy to tak, to będzie brzydko. No musimy, to jest lista tych kart, a my, ale wiemy, że jakby zawsze tutaj będą wszystkie te karty, będą wszystkie te karty takie same, ponieważ je posortowaliśmy po figurze, więc ich moc jakby będzie taka sama, nie? Więc możemy sobie stworzyć coś takiego, no i tutaj zatrzymać na przykład, no może być nawet ta figura, nie? Co prawda znowu trochę uciekamy od tej struktury tej karty, ale to jakby już będzie coś, co by mówiło nam, ile razy jaka silna karta wystąpiła, nie? Czyli nie wiem, czy też chcemy jakąś strukturę na to typu kart. Czy coś takiego, chociaż no możemy coś na to stworzyć, ale może na razie zostawmy tak jak jest. Nie? To po prostu to nam, jak zapiszemy to jako krotkę, to sortowanie będzie, powinno być bardzo proste, bo jak zwracasz krotkę, to on najpierw będzie sortował po pierwszym elemencie. Jeśli wystąpią, jakby elementy będą sobie równe, to posortuje po drugim elemencie i w ten sposób powinno nam tutaj być trochę łatwiej. Dobra. Dobra, więc mamy tą listę i ta lista to jest tak teraz w tej chwili int, int i char, czyli ilość wystąpień, siła karty, no i ta karta. Jako po prostu zwykły tam ten char. Więc teraz w sumie moglibyśmy powiedzieć, że chcemy to posortować całość. I to jest coś takiego jak sorted i on też posortuje nam tą listę. Na górze już będziemy mieć trochę inny ten typ, bo tutaj będzie int char. I char. No i teraz będziemy mogli sobie, tylko jeszcze byśmy chcieli pewnie posortowane mieć to odwrotnie, nie? Więc ten ordering, nie? I tutaj chyba będzie taka trochę słaby ten zapis, no ale dobra. Musimy po prostu powiedzieć, jaki tam jest element i że chcielibyśmy to posortować w odwrotną stronę. Nie? A skąd on będzie wiedział, że to co znaczy odwrotnie? To jest po tym pierwszym incie? Ten reverse? No ten ordering. On wie, że żeby posortować znaczy właściwie tego tripla, int char w odwrotny sposób, nie? Czyli nie od najmniejszego do największego, tylko w odwrotnie to zrobię. Tak, ale po tym pierwszym incie. Najpierw po pierwszym, a jeśli będą pierwsze inty takie same, to zrobię po tym drugim. Czyli taka rekurencja po prostu tutaj w sortowaniu. Tak. Dobra. Takie wygodne właśnie bardzo, żeby dostać to, co my chcemy, nie? Czyli tutaj teraz w takim razie mamy dla pierwszego elementu mamy jego tam ilość wystąpień, co potrzebujemy. Mamy jego ten power, którego raczej nie potrzebujemy i to figur, nie? No dobra, i teraz jak się nigdzie nie pomyśliliśmy, to tak to powinno przejść. I u mnie przechodzą. Dobra. To Ola też odpalisz. I teraz musimy jakby pomyśleć pewnie, jak to zrobić może trochę mniej magiczne i jak to porozciągnąć.
Usunę te komentarze, bo one tu już nie są potrzebne. Powiedz coś. Mówię coś? Dobra, bo wydawało mi się przez chwilę, że cię tak zmutowało całkiem, ale... Nie, no teraz sobie tak rozmyślam, jak to ładniej poskładać. Bo moglibyśmy tutaj zamiast tego nie używać jakiejś krotki i jakby co byśmy mogli zrobić? Moglibyśmy gdzieś to zamknąć, to sortowanie na przykład. Nie wiem, czy możemy spróbować to tak... Nie wiem, czy to będzie lepiej, czy gorzej, ale jakby... Tylko powiem ci, że testy przeszły wszystkie. Także tak, przeszły. Great success, no. Tak, mój biedny refaktoring mógłby być coś takiego, że rzeczywiście mamy jakąś właśnie strukturę, która reprezentuje te powtórzenia. Niech to będzie to... I niech tu będzie to... occurrence jako int. Niech będzie ten... Card power jako int i figure jako char. Okay. I teraz tak naprawdę tu moglibyśmy sobie stworzyć to card occurrence. No i moglibyśmy powiedzieć, fajnie byłoby powiedzieć, ok, posortuj nam bez tego takiego bałaganu o tych reversach i tak dalej. I sorted, tak samo jak to poprzednie sort, wymaga gdzieś od nas, żebyśmy dali, żeby istniał sposób sortowania takiej struktury. To jest podobne pewnie jak w Javie było tam te interfejsy comparable i tak dalej. Po prostu wstali, wystarczy zdefiniować implicit, dlatego, bo on kompilator takiego implicita szuka. Czyli możemy powiedzieć, że to jest card occurrence ordering i zdefiniujemy sobie po prostu taki ordering dla naszych tych card occurrence, który będzie zachowywał się mniej więcej tak jak chcemy. No i dobra, tutaj coś jest jakiś, jest dużo jakichś różnych metod by from less than i tak dalej. My po prostu możemy sobie Możemy jeszcze coś takiego. Jeszcze patrzę, jak to ładnie opisać, żeby jakoś spróbować to. Okej, no to tutaj chyba i tak nic za wiele nie wymyślę. No możemy jedynie, co to pewnie możemy powiedzieć, że mamy ten nasz card occurrence, zamienimy go tylko na tą krotkę, czyli to, co potrzebujemy, czyli occurrence, bo potem chcemy sortować i chcemy sortować po tej card power i reverse. I taki będzie nasz, albo i nie. Czekaj, coś mi tutaj sort by, coś mi się bardzo rozjechało, ale nie wiem. Mówi, że w tym CO nie ma occurrences. No. Bo to nie jest occurrences, tylko chyba occurrence. Tak to nazwałeś. No, czekaj, co ja coś nie zrobiłem. Generalnie powinno to zadziałać, ale możliwe, że problemem jest... Możesz to przerzucić do drugiej linii? Bo... Tak, już to robię, bo już dość długie się to zrobiło. Okej, dobra. Problemem był najprawdopodobniej kompilator, który sobie tam nie mógł poradzić. Ale dobra, czyli mówimy, że jakby to tutaj robimy, to jest takie dość próba wykorzystania tych wbudowanych sorterów dla tych intów. Więc ja po prostu ten nasze card occurrence, ten jakby powiedzmy nasz domenowy jakiś tam obiekt zamieniam tylko na tą krotkę tych intów, bo tak byśmy chcieli sortować i mówię, że ma się sortować odwrotnie i to zwykle pewnie gdzieś by tam leżało sobie w innym miejscu, ale w tej naszej logice biznesowej po prostu to sorted dostanie ten ordering i będzie wiedzieć, jak to posortować. Więc jeśli się nigdzie nie pomyliliśmy, to testy nadal powinny przychodzić. Dobra, jeszcze tutaj Krzysiek pisze, żeby operacje w map powyciągać do ładnie nazwanych metod. Co myślisz o tym?
Możemy tylko takiego coś tutaj się osypnęło. W sensie niby wszystko idea u nas pokazuje, że działa. Aha, bo problem jest pewnie tutaj, że head value to już jest. Oj. No, już pewnie nie będziemy mieć tego w ten sposób. To value to w ogóle trzeba zmienić mu nazwę, bo. Tak, no to już zróbmy. To będzie part. I tutaj też dodałem typ. Mhm. No więc to będzie po prostu nasze part occurrence. Możemy tak zrobić, bo to już teraz będzie ładnie jest nazwane. Mhm. Albo max card. Dobra, i teraz z tej karty maksymalnej musimy się już dostać ładnie po ile razy występuje i jej figurę dostać, nie? Dobra, to miejmy nadzieję, że teraz... Aha, sypnęło mi się. Testy przechodzą, dobra. Czyli mniej więcej ten refactoring jakoś tam pomógł. Dobra, wygląda to moim zdaniem znacznie lepiej, znaczy abstrahując od tych implicitów i... Znaczy to jest tylko właśnie usunięcie jakby tego zbędnego sortowania. No i tak w każdym innym języku trzeba byłoby to jakoś napisać, jak w sensie jak chcemy sortować coś, co definicję sobie zdefiniowaliśmy. Porównywania czegokolwiek. Tak, tak. No to po prostu wylądowało tutaj i wydaje mi się, że jest ok. Pewnie można byłoby to jakoś pociąć na mniejsze rzeczy i to na przykład powiedzieć, że to jest w ogóle tam wszystkie karty odtąd dotąd. To jest jakaś lista tych kart. Tu one są dopiero pogrupowane. Aha, okej, czyli jeszcze jedna rzecz, bo mówiłem, że można... że jest ten operator group by map. Mhm. Czyli group map to chyba możemy powiedzieć to, co tutaj zapisaliśmy. Możemy zapisać tak. Czyli zamiast group by'a i zamiast mapy robisz po prostu group map. Tak. Dobra. I teraz tak, group map mówi po czym grupujemy i to będzie tym naszym jakby kluczem grupowania, a teraz mówi co mamy, co chcemy sobie wyciągnąć jakby z tej drugiej strony i tutaj mamy funkcję z karty na cokolwiek. I myślę sobie, bo tak, dobra, nie, bo tu my potrzebujemy i tak dostać tą listę, żeby wiedzieć, jak ona często wystąpiła. Tak. Czyli to chyba nam za wiele nie pomoże, chociaż próba jeszcze raz po ponownym zastanowieniu i już idziemy krok dalej, sorry za ten. No, bo tak naprawdę nas z karty interesuje ten power i o. No dobra, to wtedy dostalibyśmy tutaj nie karty, tylko te powery, nie? Więc nie wiem, czy to ma sens. Wydaje mi się, że znaczy można iść tą drogą, ale tak mi się wydaje, że jest ok, poza tym, że znowu wywołamy tutaj ten head i tak dalej. Dobra, to jeszcze... Może powyciągaj faktycznie to, co jest w mapach do jakichś metod. To, co jest w mapach do jakichś metod. Mhm. To, co się dzieje w tym pierwszym mapie, czyli że tworzymy kartę. No jasne. No to możemy nawet tutaj gdzieś stworzyć taką metodę. Jest taki jakby zwyczaj, że jak chcemy jakąś metodę, która nam tworzy obiekt, to się tworzy w companion objectie. Okej, ale to, co już tak, żeby nie gadać za dużo, to po prostu ona jakiś input typu string powinna nam dać nam tą naszą kartę, nie? Bo to jest to, co tutaj się dzieje. No więc... Mówisz, że idea tego nie dźwignie, to znaczy, że jeśli każesz stworzyć taką metodę, to... Znaczy, nie, możemy spróbować, ale tylko zakomentuję to, żeby tutaj nie było powodów jakichś innych. Dobra, spróbujmy tak. Shift M, extract method to object. Coś na razie się nie pyta. Nazwijmy to parse card. Dobra, jest parse card. Stworzył mi ją na dole. No i żadnych typów nie podał, więc nie wiadomo, co z tym zrobić. Dobra, czyli z palcem po prostu lepiej. Tak, ja już jestem przyzwyczajony i dlatego
jakby przejście do jakiegoś innego edytora, który nie ma takiego podpowiadania jak IDA, mnie nie boli. No właśnie. Dobra. Okej, okay, czyli na pierwsze przynieśliśmy tą logikę, przynieśliśmy do tej metody PARS, która przyjmuje tę kartę. To jeszcze to przerzucenie figure i cards na card occurrences. To ten drugi map, nie? Jasne. No to map jest trochę bardziej może... Może wyciągnij to po prostu do jakiejś takiej metody. Tak, tak, tak. Nie, no, możemy też, to w sumie też pewnie powinno być jakoś do tej metody, która to tworzy, to cardiocurrences, więc też możemy. Aha, zrobić. Bo tutaj mamy, nie, no operujemy tylko na cards i figure, nie? W tym przypadku. Niech będzie create, bo to tak nie parsuje ani ten. I teraz musimy sobie tylko przypomnieć, tak, czyli pierwszy to jest char, czyli to jest figure typu char, a drugi to jest cards. Tak, tylko to jest chyba array card, tak. Czyli to będzie cards i nie, żeby się te typy mu zgadzały. Dobra. No i card occurrence, niech to zwróci. Dobra. Cyk. No i teraz powinniśmy to spróbować wywołać. Czyli card occurrence create. I no i to jest taki myk, że to teraz się nie kompiluje, ponieważ to, co w tym mapie my dostajemy, to nie są dwa osobne argumenty, tylko dostajemy krotkę tego tapla. Więc czyli trzeba zrobić... Tak, możemy zawołać, jest taka metoda tuple, tylko że ona jest na funkcji. Czy jest kilka sposobów. Możemy tak to zapisać i teraz powinno działać. To no, ale logicznie. Moim zdaniem to jest mało czytelne. To znaczy wolałabym z tego zrobić jednak lambdę jakąś. No, oczywiście, ale równie dobrze możemy po prostu wziąć z tego, zrobić to nie jako metodę, tylko jako funkcję, która będzie świadoma tego, że przyjmuje krotkę. I to będzie jakby praktycznie nie będzie różnicy w wywołaniu, tylko musimy po prostu ten zapis bardziej dopasować. Ok, czyli mamy coś, co jest funkcja create, przyjmuje krotkę taką, jaką potrzebujemy. No i teraz musimy tą funkcję zapisać, czyli to będzie to nasze figure, to będzie nasze cards. Po prostu taka czy ja coś pomyliłem? Nie, dobra. To może jeszcze jeden potrzebujemy nawias. Oj, nieładnie. Sorry. Spoko. Bardzo ważne jest to, że to się dzieje właśnie w tych klasach pomocniczych, nie? Że, znaczy obiektach w zasadzie pomocniczych. I tutaj jest tak bardzo wtedy przyjemnie. Zobaczcie, jak wygląda teraz ta metoda evaluate. Jak ona się zrobiła ładna. Dobra, odpalam. Dobra, i jest ok. No i teraz rzeczywiście wydaje mi się, że jest to dużo bardziej czytelne, bo tak naprawdę tutaj mamy tego splita, jest parsowanie, grupowanie po figurze, tworzenie tych occurrence'ów i sortowanie. Więc wydaje mi się, że teraz jest to bardzo wysprzątane. No i tak, to metody po prostu są takie pomocnicze do tworzenia tych obiektów biznesowych, co no, wydaje mi się, że jest ok. Dobra. Dobrze. Czekaj chwilę, nie dopisuj nic, bo odpaliły się testy i nie chcę, żeby znowu w jakimś losowym momencie chwyciły kod. Krzysiek pisze, że Mordęga z pisaniem go zniechęca do skali. No, jest to specyficzny język, ale moim zdaniem praca na kolekcjach na przykład jest dużo przyjemniejsza niż w Javie. Jakie było zdanie Krzyśka, bo nie usłyszałem? Że Mordęga pisania kodu zniechęca go do skali. A to nie wiem, to wydaje mi się, że jest taki bardzo, jakby to powiedzieć, ja bym powiedział, że to jest zwykle pisanie kodu w skali jest dużym plusem i jakby przyjemnością, ale jeśli nie pisze się w tym, jakby na co dzień się nie jest obeznanym z jakimiś takimi, no to składniowo wiadomo, każdy język nowy
wygląda trochę inaczej. Jest pewnie trochę jakby kruczków takich, które przychodzą jakby z doświadczeniem, ale wydaje mi się, że te operacje na kolekcjach i tak dalej, łatwość tworzenia tych jakichś tam obiektów domenowych dla mnie to jest sama przyjemność, więc naprawdę... Znaczy to też jest tak, że my tutaj pokazujemy cały ten proces, nie? Że pewnie gdybyśmy nie robili tego w TDD, to od razu powstałoby coś, co bardziej przypomina to. I pewnie mielibyśmy to byłoby... jakiś model też dla tych kart, dla tych figur i tak dalej. Tak, jakiś taki zaprojektowany bardziej biznesowo, nie? Testy przeszły, to tylko powiem, że są wszystkie zielone. Trochę już nam tutaj zeszło. Łukasz, myślę, jeszcze myślę, że... Możemy dwie pary jeszcze możemy chyba łyknąć, co? Dobra, to zróbmy dwie pary i let's call it a day, bo wydaje mi się, że porównywanie rąk to już po prostu jest temat na wyzwanie. Bo wydaje mi się, że z tym kodem, który jest w tej chwili, już łatwo jest wystartować i robić kolejne rzeczy, nie? Jak już jest porównywanie kart, to porównywanie rąk to jest tak naprawdę sprawdzenie, czy dwa wyniki, o ile się od siebie różnią. Tak mi się wydaje, że już powinno być bardzo łatwo. Zapisałem sobie to tak, tylko to jeszcze muszę... Może czegoś takiego się spodziewamy? Nie wiem, jaki tam jest zapis z tego... Czekaj, sprawdzę. Z dokumentu, ale powiedzmy, że niech będzie tu. Nie ma tutaj dwóch par. No dobra, to zdecydowaliśmy, że tak będzie. Czyli, że jest two pairs może tylko. A, jasne. Tutaj zapomniałem poprawić. Dobra. Nie to. No dobra, test nie przychodzi. Ja się zaczynam już zastanawiać, co tutaj można zrobić. A jeszcze jedno, tak sobie myślę nad tym testem, tak, że kolejność tych, tych elementów, tych figur też jest ważna, żeby zaczynać od największych, bo tak... Czyli w sensie, że jest różnica między two pairs of i as i król, a król i as. Wydaje mi się, że tutaj ważne jest, żeby był najpierw as, bo jest najwyższą kartą, a potem król. Bo tak też te porównuje. Dobra. No to wydaje mi się, że... No dobra, to pokazuje mi, że para asów, a tak naprawdę jest dwie pary asów i króli. No dokładnie. Michał pisze, że syntaks wygląda spoko, ale IDE psuje trochę zabawę. No jak się pisze w pojedynkę, to jest trochę szybciej, nie? Zdecydowanie szybciej. Znaczy, Pair Programming ma w ogóle to do siebie, że jest trochę wolniej, ale trochę lepiej, nie? Bo jak dwie osoby patrzą, to ta jakość tego kodu jest trochę wyższa, bo dwie pary oczu to jednak jest tak jak w kartach, nie? Że dwie pary jest lepsze od pary. To zdecydowanie. I też jakby ten kod jest trochę wypadkową tych dwóch osób, nie? I tobie się niektóre rzeczy zawsze, znaczy może być tak, że ktoś, kto pisze sam kod, jest obeznany z czymś i tak jak to mówią, że jak masz młotek, to wszędzie widzisz gwoździe, to piszesz kod tak, jak tobie jest wygodnie, a jak jesteś z kimś, to zawsze jest jakby taka właśnie wypadkowa i wydaje mi się, że ten kod ogólnie napisany przez dwie osoby jest bardziej czytelny dla ogółu. Tak, nie jest tak. Ale jest wolniej przez to, że wszystko musisz dyskutować, nie? Nie, no to oczywiście, ale to jest ten fun i zabawa, którą jakby chcemy osiągnąć. Jeśli się to robi, jeszcze jedna dygresja, jeśli się to robi w biurze, no to jest kwestia tylko tego, że ewentualnie się przepina klawiaturami, bo z jakiegoś powodu ciężko się pisze na cudzych klawiaturach, ale... To działa w ten sposób, że po prostu jedna osoba pisze, druga siedzi obok i tam ewentualnie podpowiada, a potem
po prostu przekazuje się tą klawiaturę do drugiej osoby i to jest wtedy dużo szybciej i nie trzeba żadnych softów takich do preprogrammingu. A jak jest narzut taki przez internet, przez to, że my tu akurat tego Flubitsa używamy, pewnie w Visual Studio są pewne rzeczy łatwiejsze, inne są trudniejsze, no to to trochę trwa, nie? I tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość, ale z drugiej strony, no ponieważ jest akcja zostań w domu, no to nie mamy za bardzo innej możliwości, nie? Nie możemy sobie zrobić preprogrammingu w biurze w tej chwili za bardzo. Dokładnie. Dobra. To co? To ja muszę tutaj zrobić jakiś inny jeszcze scenariusz. Mogę zrobić po prostu heada, jeśli chcę się dostać do drugiego elementu, czy ładniej będzie, jeśli zrobię get of... Nie, wydaje mi się, że ładniej będzie, jak chyba byśmy tą listę zdekonstruowali, bo my wiemy, że tam zawsze będzie jakby skończona liczba kart, nie? I no. Nawet tak sobie myślę, że moglibyśmy tu zapisać... Albo, no wiemy dobra, nawet no, ile tak... będzie tych kart, nie? Tak, nie wiadomo, ale jakby będzie tyle, ile jest jakby układów, nie? Mhm. W sensie tyle, ile układy potrzebują. Ale okej, dobra. Możemy wziąć, jakby dostać się do drugiego elementu tych kart i po prostu sprawdzić, czy on też jest dwójką. Jeśli jest dwójką, to znaczy, że mamy dwie pary, a jeśli jedynką, no to mamy jedną, nie? Dobra, to ja go nazwę second max occurrences. I tak. Tutaj, i jest tutaj jakiś... można kropka tail, kropka head, albo po prostu get, chyba też powinien zwrócić. A, tak, chodziło mi o tail head, a nie head head. Mm-hmm. A jest get? Nie, nie wiem, czy jest get, czy po prostu od razu w nawiasach piszesz i indeks podajesz. A, ale czyli tak jak w przypadku tablicy. Tylko nie, tylko w tych właśnie kwadratowych. Kwadratowe zrobiłam. Nie, przepraszam, w okrągłych. Czyli to jest jedynka. Tak. Wtedy. Powinno dobra. Okay, ja sprawdzę. Tak, tak, zwróciło. Dobra, kolejny. I teraz muszę zrobić jeszcze jednego, znaczy może to powinien być drugi if. Myślę. A, chyba, że wewnątrz tutaj tego w sumie, bo jeśli pierwszy jest parą, to jeśli drugi też jest parą. To mamy dwie pary. Tak. O, teraz jakby szybciej to idzie, to podpowiadanie. To tutaj sobie będzie to, a tutaj jeszcze muszę jakiegoś else'a, żeby... Mhm. O, to ta para tam zostanie. Tak. W tym else'ie dokładnie. A tutaj sobie zwrócę... Tu będzie to tuper, nie? Tupers of... Tak, i tutaj będzie max occurrence i second max occurrence. Mhm. Dokładnie. A, bo nie zamknęłam ciapek. To od razu można, jak napiszesz, to można użyć tych string interpolatorów, to też będzie tak może trochę, nie wiem, ładnie wyglądać. Jeszcze plus. Teraz przecinek, tak. Tu nie ma spacji i second max occurrences figure. Mhm. Dobra. Sprawdźmy, no, czy to przechodzi. Okay, pokażę więcej tego ekranu z tej strony. Mhm. Nie wiem, czy tam przeszło, czy nie. Jeszcze nie, poczekaj, bo tutaj, ponieważ zbliżamy się już do końca, to może macie jeszcze jakieś pytania odnośnie procesu, zwłaszcza odnośnie procesu TDD. Jeps. Chociaż skali też, ale takie może niezbyt głęboko idące w filozofię, żebyśmy się nie zakopali. Dobra, przeszły wszystkie testy. Ja pozamieniałem, super, jeszcze pozamieniałem w tym poker hands na te interpolowane stringi, tak żeby nie konkatenować tymi plusami, to można też tak zapisać w skali, zaczynając string od s i potem można sobie w środku stringu dostawać się do zmiennych. I jeśli nawet można tych zmiennych wołać metody, jeśli ich nie wołamy, to ten nawias klamrowy nie jest potrzebny, wystarczy ten dolar. Dokładnie.
To może tak wyglądać. A nie, bo ono nie, nie może, bo wołasz. Wołają. Tak, sorry. Ale gdybyśmy się dostawali tylko do Max. Ale moglibyśmy wyciągnąć. Tak, sorry. Tak. Na przykład Max Occurrences Figure do jakiejś zmiennej i wtedy może, moglibyśmy tego używać bez nawiasów wąsiastych. Tak, tak, tak. Ale to tak tylko już. Dobrze, to myślę, że tym optymistycznym akcentem i tą ilością zielonych testów to zakończymy tutaj pisanie. Tutaj Krzysiek pisze, co jest tak chwalone w skalateście. Co jest chwalone w skalateście? I co jest takiego fajnego? No moim zdaniem ten syntaks jest piękny. Nie wiem, może to mam... Dlatego, że on jest bardzo takim językiem naturalnym pisany. Ja tutaj się tak, mam nawet otwarte stronę skala test. Te długie metody, shoot, return, coś tam i pisane tym camel case'em, no jakby w tym Gintie są trochę, no ciężko się to czyta, nie? Tutaj jednak jak możesz sytuację wrzucić, możesz sobie jakoś to sformatować, to wydaje mi się, że to przynajmniej zdecydowanie poprawia czytelność. Tak. Tych jakby styli w skala teście jest chyba z 5. Tak, mam to nawet otwarte tutaej tą stronę. Aha, i właśnie jest should equal, should be, should equal bez nawiasów i should be razem. Jest mnóstwo tych maczerów, nie? Tak, i one tak. są w dwóch formach, should albo must, jak kto woli. Są jakieś takie speki bardziej, właśnie w sensie taki styl bardziej specyfikacyjny. Jest też jakaś opcja, że można teście opisywać given when then, robić takie też poprzez takie specjalne jakby wywołanie metod i to potem w tym, podczas jak odpalasz ten test z CI-a czy tam właśnie z konsoli, to zresztą jest ładnie tam wyprintowane. Dokładnie. Mi się podoba bardzo to, co w tej chwili widzicie na ekranie, czyli tutaj jest jakieś takie operacje na kolekcjach i jest result should have length 3, nie? I to jest takie, no bardzo jak język naturalny i dla mnie te testy skalowe są dużo bardziej czytelne niż w Javie. Zwłaszcza jeśli się używa JUnita, a nie AsserJ-a na przykład, nie? Bo tam jest tak, że jak przyzwyczajimy się do składni, to ona jest przyjazna dla nas, ale jeśli ktoś wchodzi z zupełnie na przykład innej technologii, to na przykład dla mnie to, które jest expected, a które jest actual, to jest... To nigdy... Ja zawsze zapominam o tym i zawsze muszę to sprawdzać, bo nigdy nie wiem, czy pierwsze to jest ten oczekiwany, czy pierwszy to jest ten, który jest prawdziwy, nie? No, AsserJ też jest bardzo dobry. To akurat, tak. Tam ja dość mocno używałam w tym tygodniu AsserJ-a właśnie, bo to jest też syntaks, który bardzo lubię. Michał pisze, że przy tych pierwszych testów nie można jakoś zrefaktoryzować i zastąpić parametryzowanymi. No pewnie można. Też można. Pewnie można i możesz nawet to zrobić od poniedziałku, bo ja chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, o wyzwaniu TDD, które robię od poniedziałku do środy i każdy będzie mógł sobie popisać trochę testów przed kodem, będzie mógł pokazać swój proces TDD, może nawet popracować w parze, tak jak my to robiliśmy dzisiaj z Łukaszem i wczoraj z Szymonem. Niekoniecznie z Rubicem, może być Atom, może być Visual Studio Code, co kto woli, także zapraszam do rejestracji, bo ja podjęłam swoje wyzwanie w tym tygodniu, było bardzo trudno, ale myślę, że się udało i że powstało sporo fajnego materiału i teraz liczę na to, że wy też coś pokażecie, coś może nawet nagracie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Michał mówi, że nie musi być teraz. No właśnie. Także zapraszam do dołączenia do wyzwania. Dobra, to przełączam się na nas. Dzięki wielkie, Łukasz, za bycie ekspertem od skali dzisiaj i przejście przez ten trudny proces TDD. Bo musicie wiedzieć, że Łukasz robił sporo warsztatów właśnie z TDD i uczył programistów i programistów wannabe chyba też. Tak, za czasów javowych. No, swoją drogą gdzieś nawet u mnie na GitHubie jest rozwiązanie tego pokerchęca, tylko to jakby z tego projektu Eulera, ale wydaje mi się, że tu się dużo rzeczy pasuje. Tam jest tylko że to jest zaimplementowane w Javie i kod jest starszy niż moja córka, także dawno temu to było.
Także możecie zrefaktoryzować, nie? To może też być wyzwanie TDD, na zasadzie wziąć po prostu na warsztat jakąś starą Javę, co to było, szóstka jakaś? Tak, to na pewno przed lambdami, czyli szóstka albo siódemka. No, tam 5 lat temu chyba, jak otworzyłem dzisiaj repo, to tam GitHub pisał, że ostatni commit ponad 5 lat. No, to też chyba można takie wyzwanie podjąć. Przeprowadzenie na przykład na najnowszą Javę. Dokładnie. Dobrze. Jak coś super, wrzucimy adres do tego repo i do repo tego, o którym Łukasz mówi, czyli tego starego rozwiązania. Podlinkujemy tutaj pod tym filmem. I ten. I co? I dziękujemy Wam bardzo, że dotrwaliście. Ciągle jest z nami online kilka osób, także bardzo się cieszymy. I zapraszamy do wyzwania. Także dzięki, Łukasz, jeszcze raz i miłego dnia dla wszystkich. Wzajemnie. Trzymajcie się, hej.